Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Palak, jestem radcą prawnym i doradcą w naszym stowarzyszeniu OWUM, które to też jest organizatorem cyklu naszych spotkań zwanego Porady w czasach zarazy. No cóż, nie mieliśmy, drodzy Państwo, okazji spotkać się tydzień temu, ponieważ zwykle spotykamy się regularnie co środę, a wbrew pozorom dzisiaj opowiem Państwu co nieco o tym, jakie były tego powody, a powody były takie, że dołączyłem do grona osób zaszczepionych jako wykładowca szczepionką marki AstraZeneca i dzisiejsze spotkanie, krótkie, pięciominutowe, poświęcimy na to, abyście Państwo na moim doświadczeniu dowiedzieli się, jak wygląda proces takiego szczepienia, jak to przebiega i po prostu, aby troszkę rozwiać Państwa wątpliwości, bo też ten proces nie ma co się oszukiwać, już mogę to mówić właśnie z własnego doświadczenia. Proces ten ma pewne luki, nieprzejrzystości i warto, żebyście Państwo wiedzieli to niejako na zapas. No więc, tak jak mówię Państwu, byłem w puli osób, które kwalifikowały się do bycia zaszczepionym tą szczepionką AstraZeneca jako wykładowca. Pojawiłem się na uczelni na liście takich osób i w tym momencie dość niespodziewanie właśnie dla siebie otrzymałem SMS-a. Był to SMS zupełnie nieznanego mi numeru, zupełnie nieznany był mi również podpis, ponieważ w moim przypadku akurat brzmiał UCK. I prawdę mówiąc, na początku brałem pod uwagę, że to jest jakiś fałszywy numer, że tak powiem wprost. Natomiast po prostu nie zostałem o tym nijak wcześniej uprzedzony, że mam się takiego kontaktu spodziewać, a był to SMS już pochodzący wprost nie z uczelni, tylko z tego miejsca, które to miało mnie zaszczepić. Tam pojawił się link, należało założyć konto. Tutaj niestety dla tych z Państwa, którzy mniej są obyci, że tak powiem, z internetem, informacja, że trzeba założyć było konto, najpierw dokonać zarejestrowania się na stronie internetowej, a następnie zalogowania na to konto, które chwilę wcześniej się założyło. Po tym, gdy tego dokonałem, pojawiła mi się długa stosunkowa ankieta. Tam przede wszystkim chodzi oczywiście o moje dane osobowe, o stan zdrowia i tak dalej. To się myślę Państwo spodziewają, więc tutaj tym się długo nie będę nad tym skupiał. No i pojawiła się możliwość kliknięcia, że tak powiem, po to, żeby właśnie zadbać o to, żeby mieć termin. I tu kolejna niespodzianka, przynajmniej w moim przypadku. A mianowicie, tak jak dokonywałem tego w poniedziałek o godzinie mniej więcej 13 po otrzymaniu SMS-a, zaproponowało mi termin 18:26 tego samego dnia. Był to dla mnie spory szok. Rozglądałem się za możliwością jakiejś edycji tego terminu, jakiejś, że tak powiem, negocjacji z systemem. Nie dano mi tej możliwości. Wahałem się przez jakąś tam chwilkę, czy wobec tego odwoływać spotkania, zmieniać plany ze względu na niespodziewaną możliwość zaszczepienia się już tego samego dnia. Ostatecznie stwierdziłem, że zrobię to. Kliknąłem i już ten termin mi niejako przepadł, więc wygenerowałem kolejny. I była to 18 z kolei 28, więc po prostu prawdopodobnie zostałem przez kogoś wyprzedzony i dwie minuty później ktoś mnie przerzucił, ale wciąż nie było możliwości, abym sobie wybrał termin, nie wiem, za 5 dni, za 20. No i po tych 5 godzinach, trochę nerwowych dla mnie, pojawiłem się właśnie tam, gdzie należy, czyli w tym UCK. Tam jednak, pomimo tego, że te godziny były takie precyzyjne, 26-28, spodziewać się można było, że to jest wygenerowane po to, żeby kolejek nie było. Niestety była kolejka dość spora. Jeszcze godzinę spędziłem w tej kolejce. W toku mojego bycia w kolejce sprawdzono wydruk tego, co było dowodem niejako mojej obecności, czyli zweryfikowano to, co zadeklarowałem jako stan zdrowia, zweryfikowano, gdy byłem w kolejce, że rzeczywiście mam ten termin i tak dalej. Następnie odbyłem krótkie spotkanie z lekarzem. Po tym krótkim spotkaniu, akurat w moim przypadku, bo nie było żadnych jakby przeciwwskazań, wszędzie zaznaczyłem, że się ostatnio źle nie czułem i tak dalej, bo to prawda, tak? Tylko no było to krótkie spotkanie. Po tym z kolei spotkaniu spotkałem się z trzecią osobą, która to zeskanowała na tych moich papierach, zeskanowała kartkę, przepraszam, kod, i ten kod zweryfikował
że no nie ma tutaj żadnych, krótko mówiąc, fałszerstw, że to są prawdziwe dokumenty. To było zatem kolejne moje spotkanie. No i ostatnie, już za każdym razem oczywiście stałem w kolejce, ostatnie spotkanie to było już bezpośrednio z osobą, która to dokonała wkłucia, nazywając to wprost, i tutaj po prostu uprzedzono mnie o tym, że może boleć ręka, uprzedzono mnie o tym, że mogę spodziewać się ewentualnie gorączki i przede wszystkim zalecono mi, abym przez 15-20 minut jeszcze pozostał w takiej poczekalni. To na wypadek oczywiście, gdyby ktoś z nas źle się poczuł, siedzieliśmy tam wspólnie w maseczkach i pomału każdy zgodnie z kolejnością zaszczepień opuszczał to pomieszczenie, nie było żadnych wątpliwych sytuacji, u mnie na szczęście też. Jeśli Państwa interesują skutki uboczne, to no tak jak właśnie wspominam, spowodowały, że niestety nie byłem w stanie spotkać się z Państwem. Ostatnio miałem gorączkę, miałem nieprzyjemności, zawroty głowy i tak dalej. Właściwie zmuszony byłem przeleżeć powiedzmy 2 dni, natomiast oceniam, że było warto, czuję się teraz zdecydowanie lepiej. Był pewien ból też ręki, dobrze akurat tutaj, że miałem osobę, która mnie odwiozła, bo nie czułbym się pewnie jako kierowca. Więc dobrze, że tutaj żona mnie wsparła i odwiozła. Też Państwu zachęcam, jeżeli macie taką możliwość, żeby nie wracać ze szczepienia autem jako kierowca, bo może trochę się tutaj czuć niekomfortowo. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie, krótkie, bardziej oparte tym razem nie na prawie, a na moim po prostu doświadczeniu, było dla Państwa pożyteczne i spowoduje, że będziecie mniej teraz mieli obaw w zakresie tego, jak ta procedura szczepień przebiega i że nie zaskoczą Was niektóre rzeczy, tak jak to było w moim przypadku. Gdybyście mieli Państwo jakieś kolejne pytania w tym zakresie, to oczywiście polecam się. Dziękuję.